Witajcie, nazywam się Marta Kuszyńska. Dzisiaj będzie o kolorystycznych typach urody i o tym, czy warto poznać swój typ. Zapraszam. W tym klasycznym podejściu do typów kolorystycznych wyróżniamy właśnie cztery pory roku: wiosnę, lato, jesień, zimę, i w ramach tych czterech pór roku wyróżniamy jeszcze podtypy. Jest to bardzo przejrzyste i dosyć klarowne, ale moim zdaniem nadal jeszcze może być dla niektórych skomplikowane, więc ja osobiście posługuję się najprostszym z możliwych podziałów, zarówno do siebie, jak i do moich klientek, i tak też doradzam, czyli na podział ciepłe kolory versus zimne kolory. Ale od razu należy powiedzieć, że jest jeszcze jedna kategoria pomiędzy tym podziałem, czyli typ mieszany. Co to oznacza w praktyce? Chłodny typ urody to, najprościej rzecz ujmując, taki typ, który posiada jasne, chłodne oko. Zazwyczaj to jest oczywiście oko niebieskie lub szare. Chłodny odcień włosów. Zazwyczaj są to chłodne blondy lub taki ciemny, chłodny blond. I chłodny kolor karnacki. Mówi się często, i myślę, że to jest w sumie ułatwiające, o tym podziale ze względu na kolor żył. Chłodny typ będzie miał niebieskie żyły i taki po prostu generalnie chłodniejszy odcień skóry, nie śniady, nie oliwkowy. I te typy przepięknie korespondują z chłodnymi odcieniami. Przede wszystkim srebro, tak, i tym typom będzie przepięknie pasowała srebrna biżuteria oraz wszystkie odłamy odchodzące od srebra, wszystkie kolory przyszarzone, czyli oczywiście szarość przede wszystkim, ale też chłodne odcienie każdego koloru, bo tak naprawdę każdy kolor może mieć i chłodny odcień, i ciepły odcień. Pięknie komplementują oczywiście niebieskości wszelkie, chłodne zielenie, wszelkie właśnie chłodne odcienie szarości, też często chłodne biele, bez nuty właśnie ciepłej, pięknie komplementują ten typ urody. Typy ciepłe zaś to analogicznie osoby o ciepłym odcieniu oka, czyli to są oczy piwne, zielone, brązowe, ciepłym odcieniu włosów, czyli to też właściwie każdy kolor włosów, z tą nutą właśnie, z tym pigmentem czerwieni, podbiciem takim cieplejszym, czyli blondy, brązy, rudości, oczywiście kasztanowe włosy i oliwkowa skóra, żyły zazwyczaj są wtedy zielonkawe. I taka skóra, taki typ urody jest absolutnie stworzony do złota. Złota biżuteria pięknie podkreśla taki typ urody i wszystkie ciepłe kolory, czyli wszystkie beże, brązy, ciepłe odcienie wszystkich kolorów generalnie, tak, ciepła zieleń, może być też niebieski, ale w ciepłym właśnie odcieniu, pastel pięknie też ciepły będzie tutaj korespondował z tym typem i pięknie będzie w kontraście też na przykład neon z tym typem korespondował. Ale to też zarówno dobrze dobrany neon do zimnego typu też może być. I żeby nie było tak prosto, pomiędzy znajduje się typ mieszany. Ja jestem właśnie mieszanym typem urody, ponieważ mam ciepłe oko i ciepły odcień włosów, ale moja skóra jest w chłodnym podtonie. Moje żyły na nadgarstkach są niebiesko-fioletowe. I generalnie zauważam przez całe swoje życie, eksperymentując ze swoim stylem i ze swoimi włosami, że praktycznie i chłodne, i ciepłe kolory mi pasują, więc to tylko jakby potwierdza fakt, że jestem typem mieszanym. Co to znaczy w praktyce? Właśnie dzisiaj jest dobry przykład. Specjalnie założyłam tą szarą sukienkę dzianinową, żeby Wam pokazać, jak u mnie działa efekt zestawienia z chłodnym kolorem. W przypadku typów mieszanych, takich jak ja, chłodny kolor kontrastuje jakby z moim typem, ale to też jest fajne, bo on trochę tak wydobywa moją twarz. Tworzy moja twarz i włosy i oczy tworzą po prostu trochę kontrast do chłodnych odcieni. Natomiast jak założę tą samą sukienkę w kolorze beżowym, ciepłym, to okaże się, że po prostu ona tworzy taką bardzo spójną kompozycję, podkreśla ciepłość mojej skóry i moja skóra się wydaje też bardziej, nieco bardziej śniada, choć oczywiście nadal bardzo jasna. I zaraz zresztą Wam to pokażę na przykładzie tej samej sukienki w ciepłym odcieniu.
Zobaczcie, ja sobie ją przyłożę do twarzy. To jest dokładnie ten sam fason, tylko właśnie beż, czyli kolor dla ciepłego typu urody. I zobaczcie, jak zupełnie już inaczej czyta się moja twarz, jak inaczej już wygląda też szminka na moich ustach. Ona już trochę stoi w kontraście. Myślę, że do tej bluzy już bym nałożyła sobie szminkę w cieplejszym kolorze niż tą fuksję, która też ma chłodne podtony. Także to jest fajny przykład na to, jak można to ocenić. Po prostu przykładaniem do siebie różnych tkanin w różnych kolorach właśnie, zarówno w ciepłych, jak i zimnych, żeby sobie porównać i jakby subiektywnie ocenić, kiedy nasza skóra wygląda lepiej, a kiedy może trochę gorzej, kiedy bardziej widoczne mamy na przykład zasinienie pod okiem, a kiedy mniej. Jeśli zdecydujemy się na dany typ koloryzacji, to znacznie ułatwimy sobie sam proces robienia zakupów, jak i budowania garderoby i przede wszystkim sam proces już stylizowania się w domu, ponieważ te rzeczy, nawet mogące być w różnych pozornie niepasujących do siebie kolorach, jednak jeśli mają to podobną temperaturę, czyli są wszystkie w chłodzie, to i tak będą tworzyły ładną, zgrabną kompozycję kolorystyczną. I wiecie, oprócz tego, że to bardzo ułatwia życie i może nam bardzo ładnie komplementować urodę, czyli możemy wyglądać po prostu ładniej, to oprócz tego, z punktu widzenia takiego społecznego, posiadając tego typu garderobę, wysyłamy też komunikat, że jesteśmy ludźmi przemyślanymi, spójnymi, harmonijnymi i tak naprawdę to też jest bardzo pozytywny, społeczny komunikat, więc jakby to ma szersze zastosowanie, to podejście do garderoby. Nie tylko właśnie ułatwia nam i upraszcza, ale też właśnie może służyć do budowania takiego spójnego, harmonijnego wizerunku, na którym zazwyczaj nam zależy. No bo oczywiście wizerunek bardziej awangardowy kojarzy się z chaosem i generalnie wiadomo, że to też jest jakiś rodzaj wizerunku, jeśli jesteśmy taką osobą i chcemy uchodzić za taką osobę, to jest jak najbardziej okej. Ale jeśli chcemy właśnie tworzyć wizerunek i jesteśmy takimi osobami, które są właśnie harmonijne, spokojne, zrównoważone, to ten rodzaj podejścia do garderoby jest jak najbardziej dla nas. I nie tylko nam bardzo ułatwi, ale też pomoże nam właśnie stworzyć taki bardzo spójny, zrównoważony, fajny wizerunek. Polecam Wam więc po pierwsze przyjrzeć się sobie, zastanowić się, jakim typem jesteśmy i przyjrzeć się też swojej szafie, bo może się okazać, że właśnie to stanowi problem tak naprawdę w tych codziennych stylizacjach, że mamy tyle kolorów i wzorów i one ze sobą nijak nie pasują. Jeśli zdecydujemy się na jeden rodzaj temperatury tej koloryzacji, to będzie nam po prostu dużo łatwiej. Ja sama miałam swego czasu po prostu w szafie wszystkie możliwe kolory i wzory, bo bardzo lubię kolory. I rzeczywiście miałam problem, żeby to wszystko ze sobą złożyć w spójną, fajną całość. I od momentu, kiedy wprowadziłam ten podział, po prostu moje życie, jeśli chodzi o stylizowanie się, ubieranie, bardzo się uprościło. Poza tym zdradzę Wam taką ciekawostkę. Ja jestem, jak już mówiłam, typem mieszanym, więc pasują mi zarówno ciepłe, jak i chłodne kolory. Dlatego też, żeby sobie też zróżnicować jakoś ten temat garderoby, prowadzę jakby takie dwie garderoby w zależności od sezonu. To znaczy, mam preferencję do wybierania kolorów ciepłych na sezon jesień-zima, pewnie dlatego, że po prostu mnie ocieplają dosłownie w przenośni, a na sezon wiosna-lato preferuję kolory chłodniejsze. Może dlatego, że wiecie, jest słońce, ono też inaczej pracuje z kolorami, inna też jest skóra, bo troszeczkę jest jednak muśnięta słońcem. Więc jakby tym się kieruję i dzięki temu też mi się to nie nudzi, dzięki temu też nie ograniczam się w żadnej z tych koloryzacji, ale to narzędzie naprawdę szalenie pomogło mi to usystematyzować, uporządkować i przede wszystkim uprościło cały proces zakupowy, uprościło mi kwestie wyborów, po prostu nawet jeśli coś mi się podoba, to jeśli wiem, że nie jest w odpowiednim dla mnie kolorze, to po to nie sięgam, bo wiem, że i tak potem z niczym mi to nie będzie pasowało. I pamiętajcie, że niezależnie od tych prawideł, niezależnie od tych mądrości, rad i teorii, najważniejsze jest to, żebyśmy wybierali takie kolory i takie ubrania, które lubimy, w których czujemy się dobrze. Bo tak naprawdę na końcu liczy się tylko nasze samopoczucie i nasze subiektywne poczucie stylu.
A na sobie mam dzisiaj sukienkę dzianinową w kolorze szarym. Dostępna jest też w wersji beżowej, czyli będzie idealna zarówno dla chłodnego, jak i ciepłego typu. Z bardzo fajnymi lampasami z ozdobnej taśmy na rękawach i ciekawym dekoltem kopertowym, bardzo pięknie wysmuklającym szyję. Ciepła, miła, taka idealna definicja stylowego casualu. Link na dole. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia. Aha, i nie zapomnijcie subskrybować mojego kanału.